Witam Państwa, zapraszam na krótki komentarz dotyczący analizy indeksów S&P w skali dziennej. Wczorajsza sesja w żaden sposób nie wpłynęła na zmianę bieżącego wizerunku technicznego wykresu. Wiemy, że impet ruchu wzrostowego wyczerpał się w okolicy średnioterminowej strefy oporu 1480-86. W tej chwili od kilku dni na rynku amerykańskim obserwujemy i rozwijający się ruch boczny. Z niepokojącym sygnałem mielibyśmy do czynienia dopiero w momencie zanegowania eksponowanej przeze mnie strefy wsparcia 1442-45 wraz z przebiegającą tutaj median line. Bardzo podobnie wygląda indeks DAX. Tutaj z kolei kluczową rolę w moim odczuciu odgrywa strefa 7220-7240. Również jak widać na wykresie, ta strefa posiada wzmocnienie w postaci median line, czyli takiej techniki wywodzącej się z klasycznej analizy technicznej. I bardzo podobnie wygląda WIG20 w skali dziennej. Strefa wsparcia 2359,65 to w tej chwili kluczowa zapora popytowa w takim ujęciu krótkoterminowym zbudowana na bazie zniesienia 14,6. Na zakończenie warto jeszcze na pewno spojrzeć i przypomnieć sobie wizerunek indeksu WIG20, ale w ujęciu tygodniowym. Jak wiadomo, no znajdujemy się w tej chwili w dość newralgicznym rejonie cenowym. By komu udało się przedrzeć ponad lutowy szczyt, natomiast październikowy szczyt z 2011 roku no nie został jeszcze, nie tylko nawet, że nie został przełamany, nie został nawet przetestowany. Za kluczową strefę oporu jednak uznałbym przedział Fibonacciego 2450-2458. Wydaje się, że jeśli w tej chwili doszłoby do jakiegoś silnego wzrostu presji podażowej, właśnie w kontekście tego miejsca, w którym indeks w tej chwili znajduje się, w następstwie czego strefa 2359,65 no nie utrzymałaby naporu podaży, no rzeczywiście w takim przypadku należałoby przyjąć założenie, że ruch korekcyjny, taki spadkowy ruch korekcyjny dopiero rozwinie się na indeksie WIG20. Dziękuję bardzo.